Charles szuka słów, by ulżyć w cierpieniu swojej siostrzenicy, Judy. Pierwsza miłość jest bolesna, wie o tym lepiej niż ktokolwiek inny. Judy i Simon przyjaźnili się od dziecka. Chodzili razem do szkoły i siedzieli przy tej samej ławce. Razem się uczyli, a Judy chętnie pomagała Simonowi w odrabianiu lekcji z matematyki i fizyki, do których chłopiec nigdy nie był uzdolniony. Z czasem ich silna przyjaźń przerodziła się w coś więcej. Byli młodzi, zakochani i szczęśliwi. Każdego ranka Simon czekał na Judy przed jej drzwiami z pięknym bukietem kwiatów, które bezwstydnie brał z kwietnika przy ratuszu. Ale dziewczyna była zachwycona. Marzyli o wspólnej przyszłości. Mieli nadzieję, że kiedyś się pobiorą i założą rodzinę. Ale niestety czasem marzenia dwojga młodych kochanków zderzają się z twardą rzeczywistością. Kiedy ojciec Simona otrzymał propozycję pracy nie do odrzucenia w Nowym Jorku, rodzina wyprowadziła się, choć chłopiec tego bardzo nie chciał. Musiał pożegnać się z Judy i odejść z jej życia, a pożegnanie było drastyczne dla obu. Teraz Charles Wallace ma złamane serce, widząc tak smutną wnuczkę. Pan Wallace bardzo lubi swoją wnuczkę, którą wychowywał samotnie. Matka Judy zmarła, gdy ta miała zaledwie 5 lat i zabrała do grobu tajemnicę, kto jest ojcem tej małej dziewczynki. Niestety starszy pan wie, że tylko czas może uleczyć złamane serce Judy. Z czasem Judy udało się wyleczyć rany i zachowała tylko piękne wspomnienia ze wspólnego życia z Simonem. Minęły 3 lata, a w tym czasie rozkwitła jeszcze bardziej, stając się piękną, młodą kobietą. Ma bardzo jasne wyobrażenie o tym, czego chce od życia. Chce zostać pielęgniarką, tak jak jej matka. I chce opuścić małe miasteczko w Ohio, w którym się urodziła i wychowywała, by spróbować szczęścia w Nowym Jorku. Choć dziadek jest z niej dumny, martwi się też o nowe, samodzielne życie, które Judy ma wkrótce zacząć. Robi jednak wszystko, by nie dowiedziała się o tym, jednak przy pożegnaniu ma łzy w oczach. Nie zapomnij raz na jakiś czas odwiedzić swojego starego dziadka, mówi jej, przytulając ją. O czym ty mówisz, dziadku? Będę przyjeżdżać do ciebie w każdy weekend i dzwonić każdej nocy, kiedy tylko będę mogła, odpowiada uśmiechając się. Wieżowce i światła szyldów są nowością dla młodej dziewczyny, która wychowywała się w małym miasteczku. Wkrótce jednak przyzwyczaja się do gorączkowego tempa nowego życia w Nowym Jorku, a kiedy po raz pierwszy stawia stopę w szkole medycznej, jest zachwycona. Jej profesorowie są zadowoleni z pracy, którą wykonuje, a na nią czeka świetlana przyszłość. Mijają kolejne lata. Judy studiuje, a następnie kończy studia, aby rozpocząć pracę jako pielęgniarka. Zostaje wysłana na oddział chirurgii w prywatnej klinice. Stanowisko, które okazuje się dla niej prawdziwym wyzwaniem. Ale pomimo pacjentów w bardzo poważnym stanie i szybkim tempie oddziału chirurgicznego, nie poddaje się i mimo ogromnego zmęczenia zawsze ma uśmiech na twarzy. Judy jest szczęśliwa, kocha to, co robi, pomaga swoim pacjentom czuć się lepiej i pomaga lekarzom upewnić się, że ludzie przeżyją i będą mieli zdrowe, szczęśliwe życie. Pewnego dnia do kliniki przychodzi młody mężczyzna z ostrym atakiem zapalenia wyrostka robaczkowego. Nazywa się Jason Parker, a jego objawy są niepokojące i konieczna jest natychmiastowa operacja. Choć operacja kończy się sukcesem, proces powrotu młodego pacjenta do zdrowia wydaje się niezwykle powolny i pełen niespodziewanych przeszkód. Judy czuje litość do biednego Jasona, a nawet nie zdając sobie sprawy, coraz bardziej go lubi. Robi wszystko, by ulżyć cierpieniu swojego młodego pacjenta i nie odchodzi od jego łóżka, aż w końcu stan zdrowia Jasona zaczyna się poprawiać. Kiedy chłopak w końcu wydobrzał, nie trzeba długo czekać, by uświadomił sobie, że zaczyna darzyć uczuciem piękną pielęgniarkę, która się nim opiekowała. Kiedy Judy pracuje na nocnej zmianie, oboje spędzają godziny na pogawędkach i cieszą się swoim towarzystwem. A kiedy przychodzi czas na opuszczenie kliniki, Jason i Judy są teraz zakochani. Po powrocie do swojego dawnego życia, Jason z radością zabiera Judy na prawdziwe randki.
Chłopak pochodzi z bardzo bogatej rodziny i zabiera swoją dziewczynę do ekskluzywnych restauracji i daje jej piękne prezenty, a Judy zakochana jest po uszy, podążyłaby za swoim Jasonem na krańc świata. To tylko kwestia czasu, kiedy dwoje młodych kochanków weźmie ślub. W ich pięknej willi na wsi pierwszy rok życia małżeńskiego mija spokojnie, a Judy i Jason z entuzjazmem snują swoje plany na dalszą przyszłość. Ale niestety po bajkowym roku zaczynają się problemy. Około rok po ich ślubie Jason zaczyna się dziwnie zachowywać. Wydaje się wręcz, że obecność Judy teraz go drażni. Od tego momentu ich małżeństwo chyli się ku upadkowi i w krótkim czasie Judy widzi, jak jej mąż, słodki facet, którego poślubiła po uratowaniu życia, zmienia się na jej oczach w kontrolującego i aroganckiego mężczyznę. Jason kontroluje każdy ruch swojej żony, ponieważ próbuje zmienić ją w służącą w jej własnym domu, a biedna dziewczyna czuje się zamknięta w złotej klatce. Wtedy nagle ktoś z przeszłości wraca do jej życia. Pewnego dnia Jason przedstawia Judy ich nowego kierowcę, a oczy dziewczyny rozszerzają się ze zdziwienia. To Simon. Judy nie może uwierzyć, że jej czuła pierwsza miłość znajduje się tuż obok potwora, który okazuje się być jej mężem. To niespodziewane spotkanie po tylu latach jest małym promykiem nadziei w ciężkim życiu Judy i zarówno ona, jak i Simon wiedzą, że Jason nie może się dowiedzieć o ich wspólnej przeszłości. Obecność Simona jest jednak upokarzająca dla Judy, która zmuszana jest wykonywać polecenia męża tuż przed czułym, kochającym chłopcem, którego obiecała poślubić w liceum. Pewnego dnia, gdy Jason jest poza miastem, w podróży służbowej, Simon towarzyszy Judy. Dziewczyna stwierdza, że podziwia silne dłonie kierowcy na kierownicy, a po chwili chłopak, który do tej pory nie odzywał się jeszcze do Judy, wreszcie się odezwał. Uwierz mi, niczego nie zapomniałem, mówi z uśmiechem. Judy zatapia twarz w dłoniach i zaczyna płakać z rozpaczy. Nie może uwierzyć, że tym właśnie stało się jej życie. Simon natychmiast zatrzymuje samochód, wysiada i pędzi na tylne siedzenie, do Judy. Przytula ją i pociesza, a w końcu przeprasza za to, że pozwolił jej odejść z jego życia, tyle lat temu. Powinienem walczyć o nas, szepcze do niej po raz pierwszy od miesięcy. Tego dnia dwójka nie wraca do domu Jasona, lecz udaje się nad rzekę. Zostają tam przez kilka dni i wspominają swój romans od miejsca, w którym przez lata zmuszeni byli go przerwać. Ich pozamałżeński romans trwa tygodniami, oboje widują się regularnie, a Jason niczego nie podejrzewa. Zaczynają myśleć, że będą mogli tak trwać w nieskończoność, gdy dzieje się coś, co na zawsze zakłóci życie dwojga nieszczęśliwych kochanków. Pewnego dnia Judy dowiaduje się, że jest w ciąży z dzieckiem Simona. A oboje, podekscytowani, przyjmują tę wiadomość jako znak. Muszą powiedzieć wszystko Jasonowi. Judy musi go zostawić i rozpocząć nowe życie, razem z Simonem i ich dzieckiem. Niestety, łatwiej powiedzieć niż zrobić. Tego samego popołudnia dziewczyna wyznaje wszystko mężowi, a ten jest tak wściekły, że robi jedyną rzecz, której jeszcze nigdy nie zrobił. Policzkuje ją. Nie rozwiodę się z tobą! Mówi jej wtedy z oczami pełnymi złości. Opuścisz mój dom jak służąca dziewczyna, którą zwolniłem. Nie zobaczysz ani grosza z mojego majątku. Dla Simona sprawy mają się jeszcze gorzej. Przed jego domem czeka grupa ludzi Jasona, którzy chcą go zaatakować i upomnieć się o honor zdradzonego męża. Kiedy Judy znajduje go, mężczyzna jest pokryty siniakami. Oboje wsiadają do taksówki i kierują się na dworzec. Kilka godzin później, gdy wysiadają z pociągu, Judy rzuca się w ramiona dziadka Charlesa ze łzami w oczach. Wreszcie ona i Simon oraz ich dziecko są w bezpiecznym miejscu. Pierwszy miesiąc w domu dziadka Charlesa upływa między strachem a udręką. Starszy pan chętnie oferuje parze gościnę i pomoc, gdy Simon dochodzi do siebie po ataku, a Judy ucieka przed Jasonem i jego ludźmi. Ostatecznie problemy zdają się rozpływać w powietrzu, gdy Jason postanawia ruszyć ze swoim życiem i zostawić byłą żonę w spokoju. Kilka miesięcy później życie Simona i Judy znów jest fantastyczne, a dwójka wita swojego chłopczyka, małego Charlesa, na cześć jego pradziadka.
To wszystko na dziś. Jeśli spodobała Ci się ta historia, kliknij filmik na ekranie, aby zobaczyć więcej podobnych historii.